to. Trzeba to docenić. Voilà, maestro. Już wiesz. Padam przed panią na kolana, błagam pokornie o wysłuchanie. To nie jest zwykła pogaduszka, ale prawdziwie szczere wyznanie. Pragnę być z tobą do końca świata, razem gromadkę dzieci wychować. I będzie ze mnie przecudny tata. Na pewno pani nie będzie żałować. Tak zgadła pani, to oświadczymy. Powiem mu otwarcie, proszę o rękę. Dla takiej pięknej i mądrej dziewczyny gotowy jestem na każdą udrękę. Mogę odkurzać, śmieci wyrzucać, psa wyprowadzać i kram naprawiać, chodzić po bułki, moknąc w kałużach, kosić trawniki, choć zbyt długa trwa. Widzę, że panią już przekonałem. Zresztą zna pani mnie już dość długo. Zawsze o panią się tak starałem, chcąc być najlepszym pani sługą. Już widzę minę zadowoloną, pani otwiera przede mną świat. Więc nie odmawiaj i bądź mi żoną. Moja żono. Na kolejnych 25 lat, na kolejnych ładnych kilka.